Oddaję głos pani Bożenie Czekajło. Proszę dać mikrofon. Ja tutaj chciałam podziękować naszym radnym za podjęcie w ogóle takiego ważnego tematu, jak właśnie powstrzymanie ideologii LGBT. Nie chodzi nam o dyskryminację ludzi, o innych poglądach, orientacji seksualnej, ale nie pozwolimy lekceważyć naszych uczuć religijnych, kpienia z nas. Pomyślmy, co działo się we Francji w redakcji, gdzie zlekceważono Mahometa i Koran. Co się tam stało? A my Polacy mamy stać i nic nie zrobić, pozwolić na lekceważenie Matki Bożej, Boga i wszelkich innych antychrześcijańskich działań, których celem jest ośmieszanie i poniżanie religijnych katolików. Jakie według takie działania, które są czynione przez nich, to jest wolność? Jaka to jest wolność, jak oni chcą innych zniszczyć i tą nienawiść propagować? Dlatego bardzo dziękuję radnym za mądrość i za podjęcie tych działań. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze oddam głos panu Robert Obas, tak? Proszę bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Stanę sobie tutaj, bo są chyba transmitowane. Jestem poniekąd, jak państwo, samorządowcem, społecznikiem. Wcześniejsze zachowanie, ja jeszcze nie spotkałem się z takimi obradami Rady, gdzie w tak ważnej sprawie pan przewodniczący zamyka dyskusję i nie dyskutujecie na naprawdę ważnym problemem. Jestem zdziwiony z takiego punktu widzenia. Ale przepraszam pana, do rzeczy proszę. Oczywiście, pana. Oczywiście, no proszę spokojnie. Jeszcze 10 miesięcy temu pan i wszyscy radni składaliście takie przyrzeczenie. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców. Wierny Konstytucji. Pewnie wielu dodało, tak mi dopomóż Bóg, bo tak można. Artykuł 25 Konstytucji, którą tutaj panu przekazał, pewnie pan nie zna, nie wiem, kto jest autorem też tej uchwały, bo rozumie, że nie było odważnego, ja który on przygotowywał. Pan się wypowiada na wypowiadam temat, się na temat uchwały. Na temat uchwały. No. Szanowny panie, artykuł 25 Konstytucji mówi: władze publiczne w Rzeczpospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Proszę bardzo, przekazuję na pana ręce, żeby pan się troszeczkę douczył, jeżeli ma pan z tym problem. Chciałem też dopytać, skoro przeczytał pan, i co to jest ta ideologia LGBT? Jakby się pan odniósł, bo ja jako mieszkaniec nie znam ideologii LGBT. Znam osoby, które są LGBT. Szacuje się od 6 do 10% społeczeństwa jest w tej grupie. Czyli w Ciechanu tutaj, w Ciechanowicach. Szanowni państwo, ale proszę. Szanowni państwo, z jednej góry, to nie ma problemu, skąd jestem. Ja stoję. Szanowni państwo, szanowni państwo, jestem takim samym mieszkańcem tego kraju, społecznikiem, który stoi w obronie ludzi, których państwo próbują szykanować. Bo jeżeli państwo piszą o ideologii, to pytam się, co to jest ta ideologia? Nie wyjaśniliście. Jaki ideologia ma atak na Kościół? Jestem osobą wierzącą. Szeroko opowiadającą się za rozdziałem Kościoła od państwa. Myślę, że od wielu z państwa zrobiłem zdecydowanie więcej dla Kościoła niż przedstawiciele PiS-u. Dzisiaj mówicie Nie jestem z PO. Ale to chyba nie jest ważne, skąd jestem. Jestem po prostu człowiekiem, który staje w obronie osób. Ale proszę państwa, teraz pan ma głos. Proszę dać mu się swobodnie wypowiedzieć. Okej, dziękuję panie przewodniczący panu bardzo. Chciałbym kontynuować. Państwa w gminie mieszka około 1200 osób. Z tego osób LGBT szacunkowo jest około 1000.
Dlaczego spróbujecie dyskryminować te osoby? Dlaczego nie wskażecie, jaka to ideologia wyklucza Kościół, atakuje Kościół? Przytoczył pan tutaj wystąpienie pana przed wystąpieniem Donalda Tuska. Jeżeli ja nie, moje wystąpienie nie ma związku, bo nie jestem mieszkańcem tej gminy, to jaki Donald Tusk ma związki z tą gminą? No proszę odpowiedzieć, proszę powiedzieć, co to jest ta ideologia. Wytłumaczcie ludziom, jeżeli w szeroko pojętej dystrybucji przekazania informacji do mieszkańców macie, że będziecie wszystkich informować, jak to ideologia atakuje Kościół, to wytłumaczcie, co to jest ta ideologia. Bo nie ma czegoś takiego ideologia. Są osoby LGBT. Panie Przewodniczący, wypadałoby w tym wiedzieć. Ja nie wiem, kto jest autorem tej uchwały. Przyjęte jest tak zasadniczo w samorządach, że ten, kto przygotowuje uchwałę, odczytuje ją. Tu jest inaczej. Także ja jestem do tych wszystkich katolików, którzy tak bardzo uważają się zaatakowani przez ideologię, o której chyba nie wiedzą, co to jest ideologia LGBT, bo niestety tutaj nie jest wytłumaczone i pewnie nikt z państwa na to nie odpowie, ten, kto był autorem tej uchwały. Jest takie jedno przykazanie. Miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, swego z całej duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. Więc jako katolicy szanujmy tych ludzi, którzy w tej gminie też jest około 1000. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, teraz radny Bujak. Dziękuję za głos. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że panie mówca, bo jeszcze nie podjęliśmy tej uchwały i nie wiadomo, czy ją podejmiemy, także niech pan nie szykanuje tutaj nas za to, cośmy podjęli, bo już nie podjęliśmy tej uchwały i być może nie podejmiemy. Niech pan niepotrzebnie to dyskutujemy ten temat. Nie jest pierwsze powiedziane, że jest taki temat, który tutaj padł, ten projekt uchwały, ale nie jest to jeszcze przyjęte. Niech pan tutaj nie zrobi z nas nie wiadomo kogo, bo tutaj każdy ma swoje jakieś tam wyznanie, swoje sumienie, swoje zdanie i niech pan nie narzuca tutaj nam czegoś, żeśmy jeszcze w ogóle nie podjęli. Tylko proszę o uszanowanie tego, bo nikt tu nie chce źle dla nikogo, każdy toleruje, każdy ma swoją różnorodność, każdy z nas jest różnorodny, możemy mieć swoje poglądy, swoje podejście do życia i to jest każdego sprawa osobista i nie należy nam jako tu radnym, żeby właśnie pan mówił, że już stał nas przed faktem dokonanym, że już taką uchwałę żeśmy podjęli. Szanowny radny, tutaj także dziękuję bardzo. Między panem, pan już skończył. No dobrze, panu bardzo. Także dziękuję panu. Nie, to już nie ma ten. Dziękuję bardzo. Ja tutaj nie przewiduję dyskusji z panem, bo to jest sesja. Teraz radny Kisiel. Proszę bardzo, koniec. Witam, dziękuję. Do kolejnego głosu mogę się zgłosić? Nie, ja dziękuję bardzo. Teraz radny Kisiel. Ale proszę państwa, pan już skończył, jak dyskusję chce pan sobie podyskutować, to po sesji, natomiast teraz oddaję głos panu Kisielowi. Już każdy się wypowiedział. Ja dziękuję panu bardzo. Ja nie od panie przewodniczący, nie otrzymałem od pana odpowiedzi, co pana zdaniem zdefiniowane jest ideologia. No proszę ją zdefiniować, żeby wszyscy mieszkańcy, którzy dzisiaj oglądają tę sesję, a później jak państwo piszą, jeżeli państwo przyjmiecie tę uchwałę, rozmieścicie tę uchwałę na tablicach ogłoszeniowych, to muszą wiedzieć ludzie, co to jest ta ideologia. Jakby pan tutaj wytłumaczył mieszkańcom czy radnym, którzy przygotowywali ten projekt, żeby zrobili definicję tej ideologii. Przepraszam panu, proszę oddać mikrofon. Już skończyliśmy. Teraz radny Kisiel. A ja zadałem panu pytanie. Już ja prowadzę sesję. Dziękuję panu bardzo. Pan Kisiel. Ale to, że pan prowadzi sesję, zwalnia pana od tego. Proszę państwa, został przedstawiony projekt, zostało przedstawione uzasadnienie. W przekazie publicznym jest codziennie jest masa wiadomości. Każdy, który jest tutaj obecny, każdy z mieszkańców, każdy mieszkaniec to ma możliwość jakby przeanalizowania i wysłuchania. Są różne wersje tłumaczenia, różne przedstawianie sytuacji. Nie będziemy tutaj robić wykładu, panie przewodniczący, bo jak będzie wykład, to będzie ten. Panie przewodniczący. Dlatego bardzo
pana proszę. Proszę bardzo, proszę, już pan skończył, ale proszę. Radny Kisiel mówi coś czy nie? To proszę. Halo. Mogę? Ale co pan przesłanie tutaj robi? Proszę już opuścić miejsce. Ja bym się chciał do pana. Co pan tutaj chce? Do pana, który się tu robić? Proszę bardzo. No. Ale ja przepraszam pana bardzo. Przywołuję pana do porządku. Proszę opuścić miejsce posiedzenia.